List do Rzymian, rozdział 10. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Paweł pragnął, żeby jego rodacy się nawracali i modlił się o to. Zostawił wzór nam wszystkim w tym względzie. Daje im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną, bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu, albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Widać tutaj, że ludzkie wysiłki bez pomocy Boga w sprawie zbawienia prowadzą nas na manowce. Izraelici mieli zakon, który miał ich doprowadzić do Chrystusa, ale zamiast tego doszli do wniosku, że są w stanie zadowolić Boga swoimi uczynkami. Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu. Człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie. A usprawiedliwienie, które jest z wiary, tak mówi. Nie mów w sercu swym, kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby Chrystusa sprowadzić na dół, albo kto wstąpi do otchłani, to znaczy, aby Chrystusa wywieźć z martwych w górę. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim, to znaczy słowo wiary, które głosimy. Wypełnienie zakonu jest niemożliwe dla nas. Człowiek powinien to zauważyć. I jeśli to zauważy, to łatwo będzie mu poprosić o zbawienie Chrystusa. Wtedy widzi, że Bóg nie żąda od niego rzeczy niemożliwych, że zbawienie jest czymś bardzo prostym. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Jeszcze jedno zapewnienie, że do zbawienia potrzebna jest jedynie prawdziwa wiara. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. W tym zbawieniu nie ma podziałów narodowościowych. Każdy, niezależnie od tego, z jakiego środowiska się wywodzi, jest traktowany tak samo. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Widać, jak ważną rzeczą jest głoszenie prawdy o Bogu. Wszystko zależy od tego, czy ktoś się dowie i dopiero potem może zdecydować. Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie. Mówi bowiem Izajasz, Panie, któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie jest przez słowo Chrystusowe. Nie można się spodziewać, że większość ludzi da posłuch Ewangelii. Ale trzeba mówić, bo tylko ktoś, kto słucha, może uwierzyć. Ale mówię, czy nie słyszeli? Ależ tak, po całej ziemi rozległ się ich głos, a słowa ich dotarły aż do krańców ziemi. Bóg zadbał o to, żeby wysiłki tych, którzy głoszą, dały rezultat, żeby dużo ludzi się dowiedziało.
Ale mówię, czy Izrael nie zrozumiał, jako pierwszy Mojżesz powiada, przez naród, który nie jest narodem, wzbudzę w was zawiść, przez naród nierozumny przyprowadzę was do gniewu. A Izajasz waży się nawet powiedzieć, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. A do Izraela powiada, cały dzień wyciągałem ręce swoje do ludu nieposłusznego i opornego. Paweł pokazuje, że to, że Izrael odrzuci Boga, zostało zapowiedziane. I że to, że Ewangelia dochodzi do pogan, ma wzbudzić w Żydach zazdrość i pokazać im, że są oporni i nieposłuszni Bogu.